Dzień dobry wieczór, tu Omek. Witam was w piwnicy u Kowala. To znaczy ponownie w świecie Dark Souls. W tym odcinku wybierzemy się wreszcie pozwiedzać ogród Darkroot. Widzimy, umarł ktoś tutaj walcząc z tytanitowym demonem. W międzyczasie chciałem wam pokazać ciekawą broń, którą zdobyłem chyba jakiś czas temu tam podczas kooperacyjnych naszych zmagań, zabijając rycerzy Balder, przyboczny miecz balderski. Bardzo, bardzo fajna broń. Jedna z lepszych broni, jeżeli chcemy inwestować w zręczność. Bardzo dobrze się skaluje właśnie od zręczności. Masz dosyć dobry zestaw ruchów, ataków. Te potężne miecze były ulubionym orężem rycerzy ze starożytnego królestwa Balder, którzy uwielbiali wykonywać nimi głębokie pchnięcia. Balder, kwitnący pod rządami walecznego króla Rendala, upadł po inwazji nieumarłych. No niestety, 14 jest winności. Prawdopodobnie na pewno niedługo będę w stanie go używać, bo zamierzam zainwestować przynajmniej 18 zwinności, żeby móc używać miecza czarnego rycerza, ale pewnie nie będę używał tego balderskiego. Może bym się skusił, gdybym chciał bardziej inwestować w zręczność, ale to tak w zasadzie nawiasem mówiąc. W przerwie zrobiłem sobie jeszcze, ulepszyłem tarczę pustego żołnierza, tak na wszelki wypadek, chociaż już po fakcie stwierdziłem, że nie jest ona lepsza od naszej pajęczej, a waży więcej, więc strata pieniędzy i materiałów, chociaż to w zasadzie 9 odłamków tytanitu to nie jest jakieś nie wiadomo co. A tak czy siak zamierzam głównie walczyć oburącz. Tak, mam jeszcze interes, mianowicie chcę sobie kupić ten klejnot oraz zestawy kowalskie. Na klejnot pewnie już mnie nie będzie stać. Chyba że mam jakieś zobaczymy. 1000, nie będzie mi stać. Jeszcze. Więc na razie się naprawię. Nie, rękojeści nie chcę naprawiać. No ale resztę czemu nie? Zademonstruję też wreszcie skrzynkę bez dna. O, dzień dobry, pani. Bo bez dna jest dosyć przydatne. Pozwala nam przechowywać rzeczy, których nie chcemy targać ze sobą. Co prawda rzeczy w ekwipunku nic nie ważą, poza tymi, które mamy w slotach broni i zbroi, ale tak naprawdę jest to głównie kwestia wygody, żeby, nie wiem, przeglądając ekwipunek, nie musieć przewijać przez milion jakichś bezużytecznych przedmiotów. Więc na razie
schowam sobie większość rzeczy tutaj. Kryształowy miecz, który dostaliśmy od naszego napastnika w kościele. Schowam go, bo nie zamierzam używać. Jest zbyt mocny. No, chociaż miecz czarnego rycerza wiele mu nie ustępuje, a po ulepszeniu będzie jeszcze lepszy. Katana, estok, no, na razie pochowam te rzeczy. Łuk zostawię, kurz nie będę używał. Tu tarczę sobie zachowam póki co. Niedługo zobaczycie dlaczego. Rycerska tarcza jest niestety totalnie bezużyteczna, waży bardzo dużo. Łatwo rozpoznać, nie wiem, na przykład nowego gracza po tym, że używa jej. Pawęż, 30 siły. Nie jestem w stanie używać, zresztą ciężkich tarcz raczej tak czy siak nie będę. Ok. Teraz w menu mamy już porządek. No, mógłbym jeszcze jakieś zbroje pochować, ale nie ma co. Dobra. Koniec pustego gadania. Idziemy podbijać las. Kowal Andre wspominał, że gdzieś w tym lesie słyszał, że znajduje się boski kowal, który może wykuwać boską broń, co będzie przydatne w przyszłości, jeżeli zapuścimy się w katakumby, a przed nami widzimy tubylca. Czyli ruszające się drzewko. No cóż, czego można się było spodziewać po lesie. Ogród Darkroot. Potrzebujesz człowieczeństwa, czy ja wiem. Tam w dole też wygląda, że coś się znajduje, jakiś niższy poziom lasu. A tutaj mała ścieżka, którą łatwo przeoczyć po prawej. Czy ja wiem, czy taki wspaniały ten widok? Widzimy baszty muru. Czyżby to była... Był gród nieumarłych, w którym niedawno byliśmy. Ta ścieżka prowadzi w dół, ale chwilowo ją zostawimy. Wrócimy do niej niedługo. Na razie przejdziemy się w tą stronę. No, lepiej tutaj uważać, żeby nie spaść w dół. Więcej żywych drzewek. Nie stanowią jakiegoś wielkiego zagrożenia pojedynczo, ale w grupach mogą być niebezpieczne. Kępka fioletowego mchu. Nie pamiętam, czy znaleźliśmy już coś takiego wcześniej. Nie. Zapobiega truciznom. Bardzo przydatna rzecz na później. Tak, trucizna może być irytująca. Więc mech to dobra rzecz. Co prawda w lesie raczej nic nas nie zatruje. Ale na przyszłość się przyda. Tu na górze coś leży.
na tym ciele, ale jak tam dojść? Przed nami przepaść. Tak wysoko nie podskoczymy. Więc na razie idziemy przed siebie. Jakaś zagubiona duszyczka. Szkielet. Cóż tam tak błyszczy przed nami? Ognisko na wprost. Spróbuj skok. No, świetna rada, dzięki. Spróbuj atak. Ściana. Witajcie w Dark Souls, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje. To jest przeważnie pierwsza taka iluzoryczna ściana, którą spotkacie. A jest ich trochę. Nie aż tak dużo, ale przeważnie znajdują się za nimi ciekawe rzeczy, jak ogniska na przykład. Bez tego ogniska byłoby bardzo uciążliwe bieganie ciągle tam z parafii nieumarłych. Więc warto mieć na uwadze takie ukryte zakamarki. Zamknięte. Te drzwi otwierają się przy użyciu klejnotu rodowego Artoriasa, który sprzedaje Andre. No właśnie, kosztuje 20 tysięcy, więc troszeczkę. Tak naprawdę nie jest niezbędnym otwieranie tych drzwi, bo jest to głównie skrót, ale bardzo, bardzo użyteczny skrót. Zajmiemy się tym później. Uważaj na prawo. Czekanie w zasadce. Tak, jak widać, wprawne oko może zauważyć, że zasepleniłem się, że wprawne oko może zauważyć, że są tutaj trzy drzewka przyczajone. Jeżeli tylko weźmiemy ten przedmiot, to zaraz na nas się rzucą. Tak naprawdę myślę, że nie zrobię tego, bo to jest tylko jakiś tam kamień duszy, tam trochę dusz, a te trzy drzewa potem będą już tutaj cały czas na nas czekać i nas atakować za każdym razem, kiedy będziemy przebiegać tędy. Moim zdaniem nie jest to warte psucia sobie nerwów. Białe światło. Czyżby boss? Nie tym razem. Wszyscy o człowieczeństwie. A to dlatego, że las jest dosyć aktywną strefą PvP. Zanim zapuścimy się tutaj, trafna wiadomość. Widzicie, że tam leży sobie jakieś takie wielkie cielsko, które oczywiście wcale nie jest martwe. Zanim zapuścimy się tutaj w głąb, to wybierzemy się w tą stronę. Ciężko może jest zauważyć, że to jedno drzewo wygląda trochę inaczej niż inne i da się atakować. Tu jakieś skrzyżowanie, nie wiem czego, jakieś płaszczki z jaszczurką. Śmiesznie wygląda. Te stworzonka można spotkać tylko i wyłącznie w tej okolicy. A co ono wyrzuciło? Zielony pąk. Czasowo zwiększa szybkość odzyskiwania energii. Bardzo, ale to bardzo użyteczna rzecz.
pozwala nam na chwilowe przyspieszenie regeneracji energii. Radość na wprost. Ponieważ energia jest używana do wszystkiego tak naprawdę, to takie przyspieszenie regeneracji jest bardzo użyteczne. No cóż, tutaj bardziej oczywiste jest, że to pseudo drzewo się rusza. Nawet nie musimy go atakować tak naprawdę, ale czemu nie? Zawsze tu jakieś kilka dusz. Jesteśmy w dolnej części lasu. Te kolumny podtrzymują most, który widzieliśmy wyżej. Przebiegniemy tutaj, trzymając się lewej ściany. Gdzie zaskoczy nas kilka płaszczek. O, jeszcze jedna. Mają bardzo mało życia i nie atakują jakoś mocno, więc to jest świetne miejsce, gdzie można zdobyć dużo zielonych pączków. Dusza. Tu olbrzym jakiś. Nie wiem, czy chce mi się z nim walczyć w takim zalesionym terenie. Prawdę mówiąc, niezbyt. Chociaż pewnie z jednym będziemy musieli walczyć. Bo leży gdzieś tutaj przy wejściu. A nie. Okej. Więc po schodkach, czy też po rampie w górę, gdzie to nas prowadzi. Dzień dobry. O ty, to jest bardzo upierdliwa rzecz, oż. Możemy to przypłacić życiem dosyć łatwo. Ten czar spowalnia nas i uniemożliwia uniki. Ale na szczęście zadajemy wystarczająco dużo obrażeń. No i proszę. Jesteśmy na tej skarpie, którą widzieliśmy z dołu. Pierścień wilka. Tak naprawdę jeden z bardziej użytecznych pierścieni w grze. Zwiększa równowagę. Jeden z pierścieni wręczonych czterem rycerzom Gwyna. Pierścień wilka należał do Artoriasa, kroczącego w otchłani. Rycerz ten był człowiekiem o niezłomnej woli. Iście stalowych mięśniach, dzięki którym nie miał sobie równych w walce na wielkie miecze. Ten pierścień dodaje nam 40 równowagi, co jest dużą ilością. Równowagę umożliwia nam na, no cóż, zachowanie równowagi przy przyjmowaniu ciosów, czyli trudniej nas jakby zestanlokować, że tak się brzydko wyrażę. Po wytrąceniu z równowagi otrzymujemy więcej obrażeń, więc no, brzydka rzecz. O wow, tego się nie spodziewałem. Chyba sobie przebiegnę. Skąd on się wziął? Musieliśmy go obudzić tutaj w lesie na dole. Naprawdę nie chcę z nim walczyć w tym terenie, gdzie jest pełno drzew i łatwo zahaczyć o nie mieczem.
Ale na przykład tutaj. Okej. Jeżeli mnie nie goni, to ja się nie będę upominał. Pierścień wilka daje nam taką poświatę, po której można zidentyfikować, że nosimy ten pierścień. Jeżeli na przykład zobaczymy innego gracza, który właśnie tak wygląda. O ty. To było dosyć szczęśliwe. Giganci no, są uciążliwi. I chyba zrobieni z gumy, jak widać. Na szczęście w momencie, kiedy rzucają ten czar, mamy kilka chwil na swobodne ataki. Więc należy ten czas wykorzystać, żeby im spuścić łomot. Więcej drzewek. Tutaj jakieś dziwnie wyglądające drzewo. Albo i nie drzewo. Cokolwiek to jest, jakiś wąż o dwóch głowach. Partyzana. Czyli powiedzmy większa włócznia. Silny atak jest trochę inny. Zamach zamiast pchnięcia. Skaluje się niestety niezbyt dobrze. Bardziej ze zręczności oczywiście niż z siły, ale nie jest to zła broń. Pozostaniemy przy swoim klejmorze.